Cześć! Dzisiaj opowiem trochę o goglach wirtualnej rzeczywistości Samsung Gear VR, a w szczególności jak się mają razem z kontrolerami PlayStation Move do profesjonalnych gogli Oculus Rift i czy są w stanie je zastąpić. Czy inwestując pieniądze w taki zestaw, można sobie spokojnie na tym sprzęcie przyjemnie pograć. Na początku wymienię listę rzeczy, które są niezbędne do stworzenia takiego zestawu. Potrzebujemy dwóch kontrolerów PlayStation Move do swobodnej rozgrywki, czterech kamer, minimum czterech kamer PlayStation Eye razem z ramkami mocującymi, hełm wirtualnej rzeczywistości wraz z telefonem, w moim przypadku jest to Samsung Gear VR wraz z kompatybilnym telefonem, ponadto dobry router obsługujący Wi-Fi w standardzie 802.11ac, czyli działający na częstotliwości 5 GHz, aktywne przedłużacze USB do kamery PlayStation Eye, adapter Bluetooth, generalnie im nowszy, tym lepiej, oraz mata kalibracyjna. Można ją pobrać z internetu i wydrukować. Kwestii oprogramowania nie będę za bardzo rozwijać, ponieważ są dostępne w internecie poradniki, jak wszystko zainstalować i skonfigurować. Jedynie pokażę tutaj szybko, jak wygląda kwestia uruchomienia takiego zestawu. Całe oprogramowanie jest darmowe, oprócz RiftCut V-Reach. Jest to program, który służy do przesyłania obrazu z komputera do naszego telefonu. Nie jest on drogi, w promocji można go dorwać za bodajże 30-40 zł, coś koło tego. Na początku uruchamiamy PS Move Steam VR Bridge. Następnie uruchamiamy PS Move FreePie Bridge. W moim przypadku używam wersji odpowiednio 1.4.2 oraz 15. Próbowałem instalować nowszą wersję, aczkolwiek występowały tam jakieś błędy. Mówiąc szczerze, nie wiem, z czego to wynika, że u mnie to nie działało i występowały jakieś dziwne opóźnienia. Być może, jeżeli dokonałoby się czystej instalacji, to tych błędów by nie było. Następnie uruchamiamy FreePie. Bez tego programu nie będzie działać tracking głowy. Na koniec natomiast uruchamiamy RiftCut V-Reach. Widzimy tutaj ekran ustawień, w którym możemy dokonać konfiguracji naszych kontrolerów. Jeżeli chodzi o śledzenie orientacji kontrolerów, to jest naprawdę nieźle, chociaż opóźnienie wynosi, i to obliczyłem, około 100 milisekund, więc można powiedzieć, że jest to dosyć spore opóźnienie. I jeżeli będziemy chcieli sobie pograć w jakieś gierki, gdzie liczy się szybkość i czas reakcji, no to niestety nasze PlayStation Move nie spełni tutaj swojej roli. Jeżeli chodzi natomiast o śledzenie położenia kontrolerów PlayStation Move, to jest naprawdę nieźle. Opóźnienie jest nawet delikatnie mniejsze niż w przypadku orientacji i nawet nie występują problemy ze śledzeniem, kiedy mamy włączone światło. Inaczej ma się sprawa w przypadku własnoręcznie zrobionego systemu śledzenia głowy, gdyż w tym przypadku piłeczka ping-pongowa, którą wykorzystałem, zatrzymuje dosyć dużo światła z diod, które znajdują się w środku tej piłeczki, przez co przy włączonym świetle lub przy mocnym słońcu to rozwiązanie po prostu się wtedy nie sprawdza. Do samej modyfikacji hełmu użyłem kilku elementów, m.in. baterię, piłka ping-pongowa oraz diody LED wraz z rezystorem. Jeżeli przejdziecie w dół do opisu filmu, to zobaczycie tam listę zakupów na Allegro do samodzielnego stworzenia takiej modyfikacji. Teraz zaprezentuję rozgrywkę z dosyć znanej gry na VR Beat Saber. Przy okazji powiem o zaletach mojego rozwiązania oraz o jego wadach. W prawym dolnym rogu znajduje się nagrana rozgrywka bezpośrednio z hełmu, bezpośrednio z tego, co się wyświetla na telefonie. Możecie więc zobaczyć, jak to wygląda bezpośrednio oraz artefakty związane z przesyłaniem obrazu przez Wi-Fi, przez sieć. Jeżeli chodzi o zalety, na pewno pierwszą z nich jest brak jakichkolwiek kabli. Można bez problemu wykonywać obroty wokół siebie 360 stopni, tyle, ile tylko się chce. Kolejną zaletą jest jakość obrazu. W przypadku Samsungów mamy do czynienia z AMOLEDami, które są w tym przypadku, no moim zdaniem, bezkonkurencyjne. Obraz jest ostrzejszy i po prostu ładniejszy niż w przypadku oryginalnego Oculus Rifta i naprawdę bardzo przyjemnie się na niego patrzy. Przy czym przy oryginalnym Oculus Rifcie występuje takie trochę, nie wiem jak to nazwać, rozmycie. Poza tym obraz jest trochę bardziej stonowany. Kolejną niewątpliwą zaletą jest regulacja odległości obrazu od soczewek, więc osoby z wadą wzroku mogą bez problemu używać tego rozwiązania, podczas gdy w oryginalnym Oculus Rifcie czegoś takiego raczej nie uświadczymy. Kolejną zaletą jest możliwość odtwarzania dźwięku z gry, zarówno na głośnikach, jak i na słuchawkach. Niektórzy preferują słuchawki do VR-a,
jakoś nie mogę się do nich przekonać. Ostatnią i chyba największą zaletą jest cena takiego rozwiązania. Jest to około 850 zł, wliczając to nowy router oraz oprogramowanie RiftCut. Jest to dosyć mało. Jest to dosyć mało w porównaniu do 2000, które trzeba wydać na Oculus Rifta. Z drugiej strony nie otrzymujemy żadnego wsparcia technicznego od producenta oprogramowania, gdyż wszystkie programy są robione przez ludzi, więc nie jest to żadna firma i w razie problemów nikt nie przyjdzie i nie pomoże. Jeżeli chodzi o wady, no to właśnie jest tutaj dosyć spora lista i pierwszą wadę już możecie zauważyć w prawym dolnym rogu. To jest przegrzewanie się telefonu. Telefon, w moim przypadku Galaxy S6, niestety nie radzi sobie zbyt dobrze, jeżeli chodzi o ilość ciepła i trzeba go po prostu odłożyć co jakiś czas na bok. O ile w zimie pewnym rozwiązaniem jest jeszcze otwarcie okna, i to się sprawdza i wtedy faktycznie nie trzeba odkładać telefonu na bok. Aczkolwiek w lecie to podejrzewam, że co 5 minut trzeba go odkładać na bok, żeby ostygł. Kolejną wadą są odczuwalne opóźnienia. W sumie trzeba do opóźnień kontrolerów dodać sobie jeszcze opóźnienia przesyłania obrazu z komputera do telefonu, co nam daje opóźnienie w sumie około 150 milisekund. I te 150 milisekund może się negatywnie odbić na rozgrywce. O ile w grze takiej jak Beat Saber można się do tego przyzwyczaić, to w grach, w których wymagana jest bezwzględna szybkość, bezwzględny refleks, takie jak na przykład jakieś wyścigówki, no to już nie można sobie na to pozwolić i takie rozwiązanie po prostu się nie sprawdzi. Kolejną wadą jest potrzeba rozmieszczenia kamer PlayStation Eye na stałe, ponieważ kalibracja zajmuje sporo czasu i jest dosyć uciążliwym zajęciem. Na samą kalibrację trzeba poświęcić około 10-20 minut i jest to całkiem sporo. Kolejną wadą jest sporadyczne rozłączanie się kontrolerów PlayStation Move bez wyraźnej przyczyny. W takim wypadku musimy zatrzymać swoją rozgrywkę, wyłączyć SteamVR oraz włączyć go ponownie. Mówiąc szczerze, nie wiem jaka jest przyczyna wyłączania się kontrolerów, aczkolwiek takie wyłączanie ma niestety miejsce. Kolejną wadą jest kwestia routera. Bez dobrego połączenia Wi-Fi doświadczymy masy artefaktów obrazu, w efekcie czego rozgrywka będzie niemożliwa. Tutaj potrzebujemy routera, który działa na paśmie 5 GHz i tak właściwie nie ma od tego ucieczki. Jakikolwiek byśmy nie mieli super router na 2,4 giga, to po prostu nie zadziała. Musi być 5 GHz i to bezwzględnie. Także jeżeli chodzi o standard 5 GHz, to próbowałem korzystać z routera, który działa ze standardem 802.11a, czyli już dosyć stary standard Wi-Fi, aczkolwiek takie rozwiązanie niestety nadal było niewystarczające, więc musi być to standard 802.11ac i bez tego w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Kolejną wadą jest potrzeba ładowania w sumie trzech urządzeń. Musimy dbać o naładowanie baterii w dwóch kontrolerach oraz oczywiście w telefonie. Trzeba też zauważyć, że w telefonie podczas rozgrywki w wirtualnej rzeczywistości bateria schodzi bardzo szybko. Kolejną wadą, bardzo ważną, a niekoniecznie wyraźnie widoczną na pierwszy rzut oka, jest specyficzny rozjazd, który występuje między tym, co czujemy, jeżeli chodzi o ruch kontrolera, a tym, co widzimy na ekranie. Tutaj właśnie stworzyłem materiał wideo z rozgrywki, w którym staram się pokazać, o co chodzi. Generalnie problem jest w tym, że kiedy bardzo szybko poruszamy kontrolerem w jedną i drugą stronę, to zaczyna nam uciekać i jakby na ekranie on zaczyna skręcać w którąś stronę, mimo że fizycznie ja nim nie skręcam. Na przykład w tym momencie ja ruszałem kontrolerem prostopadle do siebie, tak? Czyli w tym momencie kontroler był mniej więcej prostopadle do mnie, a jak widzimy na ekranie, on jest praktycznie równolegle do mnie, tak? On jako, tak jakbym go trzymał bokiem. I widzimy w tym momencie, jak kontroler wraca na swoje poprzednie położenie i zajmuje mu to około pół sekundy, czy tam mniej niż pół sekundy. Aczkolwiek jest to poważna przeszkoda przy biciu rekordów. Kiedy już stajemy się na przykład w takiej grze Beat Saber naprawdę dobrzy i zaczynamy już wystarczająco szybko uderzać te klocki, to nagle się okaże, że kontroler zaczyna być naszym ograniczeniem,
a nie nasze postrzeganie, gdzie mamy uderzyć. I tak naprawdę, jeżeli będziemy chcieli przejść jakiś bardzo trudny poziom, to nam się to po prostu nie uda, bo kontrolery będą dla nas zbyt wolne. Mówiąc szczerze, nie wiem, skąd ten problem wynika. Być może został załatany już w nowszych wersjach oprogramowania, więc być może problem jest już rozwiązany. Kolejną i chyba już ostatnią wadą tego rozwiązania jest rozgrywka przy zapalonym świetle bądź też ostrym słońcu. Może być ona utrudniona, może działać, może nie działać. Przy zapalonym świetle mogą występować różne problemy ze śledzeniem położenia kontrolerów. To już zależy tak właściwie indywidualnie od tego, jaką kto ma żarówkę w pokoju, aczkolwiek no należy o tym też pamiętać. Podsumowując, chciałbym odpowiedzieć na tytułowe pytanie, czyli czy da się na tym sprzęcie przyjemnie pograć, czy może on zastąpić pełnoprawny Oculus Rift. Moim zdaniem może jak najbardziej. Rozgrywka na tym sprzęcie jest nadal bardzo przyjemna. Pomimo występujących wad w tym rozwiązaniu można się świetnie pobawić i można się do tego przyzwyczaić. Także jeżeli nie macie 2000 zł, które możecie wydać lekką ręką, nie boicie się lutownicy i potraficie sobie sami trochę pogrzebać, pomajsterkować, to jak najbardziej jest to rozwiązanie dla Was i myślę, że będziecie z tego rozwiązania zadowoleni. Ja tymczasem się z Wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, czy się podobało, czy się nie podobało i do usłyszenia w następnym materiale. Cześć!